bardzo. W imieniu grupy EWD pan Faracz. Tak, przede wszystkim chciałbym grzecznościowo powitać nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Wiem, dlaczego pana wybrano. Pan jest doskonały. Tak naprawdę przedawnione poglądy na temat tego, co Europa. Pan jest jak wzorzec Sewr tego, czym stara Europa jest. Nic się pan nie nauczył zresztą z wyników wyborów europejskich. W Wielkiej Brytanii imigracja jest bardzo poważnym elementem debaty. W niektórych krajach, tak jak w moim, dominuje nawet, jeśli chodzi o dyskurs polityczny. I chodzi tutaj również o swobodne przemieszczanie się ludzi. Panów debata, państwa debata to druga strona tej samej monety. Państwo mówicie o imigracji. Obiecywał pan zresztą polskim obywatelom, że polscy młodzi Polacy wrócą do Polski. Równocześnie pan Cameron obiecuje swoim obywatelom, że mniej Polaków do nas przyjedzie. I okazuje się, że obaj nie mieliście racji. Polska tak naprawdę straciła 2 miliony obywateli od czasu, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Powód jest oczywisty. Pieniądze, prawda? I pan jest tego najlepszym dowodem. Pan jest najnowszym polskim imigrantem. Bo pan miał 60 tysięcy euro rocznie pensję, a teraz pan ma 300 tysięcy euro rocznie. Gratuluję! Rzeczywiście, to był jackpot europejski. Udało się panu. Osiągnął pan również wielkie zwycięstwo bez próby, ponieważ w zeszłym tygodniu pani Merkel na Downing Street kilka godzin spędziła z panem Cameronem i pan Cameron teraz jest, tak naprawdę bardzo popiera swobodne przemieszczanie się ludzi. No proszę, jaka przekonująca była. A zatem swoboda przemieszczania się obywateli udało się panu zwyciężyć pana Camerona, nawet nie podnosząc palca. Ale migranci pracujący w Wielkiej Brytanii, no właśnie, wcześniej był pan temu przeciwny i proszę mi odpowiedzieć, panie przewodniczący, czy to, że dzieci mieszkające w Warszawie, otrzymujące zasiłki socjalne, powinny otrzymywać te środki, jeśli ich rodzice pracują lub też są bezrobotni w Wielkiej Brytanii? No cóż, oczywiście będzie to trudne pytanie, trudna przed panem próba. Mamy Ukrainę, mamy kryzys euro, mamy referendum co do tego, czy Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej, no i jeszcze ataki na społeczność żydowską. A zatem, panie przewodniczący, wybory europejskie pokazały nam jedno. Otóż twarz Europy się nie zmieni. Tak naprawdę potrzeba jest ogromna, hurtowa niejako reforma i obawiam się, że pan tego nie zapewni. Das Wort hat jetzt